Witam Państwa bardzo serdecznie z Pałacu Tużno, Pałacu Romantycznego, kilkanaście kilometrów od Torunia, gdzie odbywa się czwarta konferencja Rady Języka Uniwersytetu Bezczynowego. Przepraszam za wyrażenie, wydarzenie stymulujące intelektualnie. Witam Państwa serdecznie z Pałacu Tużno pod Toruniem, gdzie odbywa się czwarta konferencja latającego Uniwersytetu Leszczynowego. Naszym gościem jest, sądziliśmy, że doktor, ale już profesor Dariusz Adamczyk z Hanoweru, który dzisiaj wygłosił wykład na temat srebrnych dirhemów kursujących w państwie Mieszka I i roli, jaką te dirhemy pełniły. Rozmawialiśmy już o tym, ale jeszcze powtórzmy. Niesamowitym zaskoczeniem jest duża ilość znalezisk, duża ilość skarbów złożonych z arabskiego srebra, które spotyka się na ziemiach polskich i one są datowane na X i XI wiek. O czym to świadczy? No to świadczy przede wszystkim o tym, że no, społeczności żyjące w tych wiekach no, były bardziej powiązane ze sobą niż wydawałoby się to nam dzisiaj, kiedy mówimy o globalizacji, podniecamy się tym i tak dalej. No, widać, że w X wieku dirhemy wybijane w Bucharze czy w Samarkandzie, dzisiaj Uzbekistan, gdzieś 6 tysięcy kilometrów od Poznania, naraz wpływały częściowo na relacje władzy, na społeczne relacje elit w dziesięciowiecznej Polsce. Czy możemy powiedzieć, że globalizacja była zawsze i tak naprawdę ludzie współpracowali, odległe ośrodki gospodarcze głównie, bo mówimy o ośrodkach gospodarczych, były ze sobą w stałym kontakcie. Dlaczego my tego nie widzimy? Czy to jest tak, że historia polityczna, która jest lansowana i popularyzowana, przesłania nam ten istotny aspekt, jakim jest historia gospodarcza? No to faktycznie, to jest coś jest na rzeczy, dlatego że ja obserwuję już taki trend od wielu lat, zarówno w Polsce, jak i w Niemczech, że historia gospodarcza no, cieszy się coraz mniejszą popularnością. No, jak pomyślimy nad tym, że na przykład w latach 50., 60., 70. powstawało mnóstwo znakomitych prac dotyczących historii gospodarczej, gdzie jeszcze nie używano słowa globalizacja, a jednak już pewne współzależności, na przykład dotyczące kolonializmu, wprowadzenia strefy bałtyckiej do światowego systemu ekonomicznego, prace Małowista, Topolskiego, częściowo Samsonowicza, Kuli, no to widać, że nastąpił jakiś pewien regres, którego my nie widzimy. No a jednak powiązania są bardzo mocne, bo na przykład jak uzmysłowimy sobie fakt, że zanik dopływu arabskiego srebra do Europy Środkowej, Wschodniej i Północnej powoduje na przykład ekspansję Duńczyków i Norwegów do Anglii, gdzie ściągają potężne trybuty w tamtejszej walucie, no to widzimy, że mamy efekt motyla. To, co się staje w Samarkandzie i w Bucharze, gdzie mniej się zaczyna produkować dirhemów, ma skutki i wywołuje reperkusje takie, że Anglia w to jest wciągnięta. I oni przypływają i plądrują klasztory. Plądrują, tak jest. Między innymi klasztory od królów angielskich, później stają się sami królami angielskimi, wyciągają olbrzymie trybuty. Ja to, zresztą w mojej książce to można przejść, to jest około 250 tysięcy funtów, to na przeliczenie to jest około 60 milionów monet. O kurczę! Czyli widzimy, o jakich kategoriach mówimy. Także praktycznie tam częściowo, w niektórych latach przynajmniej, to mennice angielskie pracowały na to, żeby zapłacić trybuty. Nie, w niektórych latach, nie mówię, że zawsze. Ale to jest niezwykłe, bo wie pan, my sobie jakoś, tak mam wrażenie, jesteśmy sobie w stanie uzmysłowić, jak wygląda system gospodarczy. Tak? Myślimy o tym, ale jakoś tak praktycznie, fizycznie, plastycznie tego nie widzimy. Czyli mamy X wiek i ten świat jest nasycony kruszcową monetą. Tak jest. I to jest po prostu tak powszechne i nie wywołuje zdziwienia. Mało tego, nie wywołuje zdziwienie stawianie roszczeń typu dajcie mi 60 milionów monet. Tak? No powiedzmy, że w etapach. Tak, oczywiście. Przez nie od razu. Natomiast no, dla mnie to jest wstrząsające, że mamy że tego jest tyle, taka masa. Ja rozumiem, że srebro srebrem, ale złoto też było w obiegu i też było widoczne. Tak? To jest zaskakujące, bo jak sobie popatrzymy teraz na rozwój tak zwanej gospodarki, kapitalizmu czy nie kapitalizmu, to w pewnym momencie pojawia się weksel, pojawiają się papiery, tak jest. Pojawia się obrót bezgotówkowy. Tak? I to jest ciekawe, żeby się zastanowić, dlaczego ten świat pełen srebrnej monety, złotych ozdób zniknął i pojawił się na jego miejscu inny świat. Czy są jakieś
książki, które by to opisywały. Ja takich książek nie znam, dlatego że wielokrotnie historycy są, specjalizują się w pewnej jakiejś dziedzinie i myślą też szufladkowo. Czyli jak ktoś się zajmuje IX-X wiekiem, tak zwaną epoką wikingów, no to już najczęściej małe ma pojęcie o tym, co się dzieje w XII czy XIII wieku, kiedy następuje tak zwana rewolucja komercyjna, co opisali historycy jak Lopez czy de Ruwer na przykładzie Włoch, na przykładzie Brugi, czyli tych typowych ośrodków wczesnokapitalistycznych Europy. No i a brakuje tego pośrodku. I trzeba sobie zadać pytanie, czy w relacjach władzy coś się zmienia w tym okresie, czy zmienia się w relacjach ekonomicznych, dlaczego postępuje monetaryzacja, dlaczego postępuje komercjalizacja. No, zwykłe odpowiedzi, które się daje na takie pytanie, to jest takie, no wtedy nastąpiła rewolucja handlowa, handel się rozwijał tak, a ten handel rozwijał się też w X-XI wieku. Jeszcze intensywniej. Intensywniej to nie wiem, ale on istniał, czyli no trzeba sobie zadać pytanie, co się dzieje. No i tu ja widzę duży deficyt też w naukach historycznych, no, które na takie pytania nie odpadają. Ale ja już powoli pracuję nad tym. No dobrze, co się dzieje, tak? Mamy dużą ilość kruszców w obiegu, tak? I nagle ktoś zaczyna ten kruszec ściągać, a w związku z powyższym pojawia się pokusa, żeby ten kruszec zubażać i fałszować, tak? W pewnym momencie proporcje między dobrym pieniądzem a złym pieniądzem są tak niekorzystne dla rynku, że ktoś pada na pomysł, dobrze, zostawmy to, bo nie poradzimy sobie z tym, wprowadźmy papier dłużny, to nam ułatwi obieg, będziemy mieli w zamkniętych systemach, jakim są miasta, funkcjonować, a tamci niech się bawią. Czy to może tak było? No wie pan, powstanie wekslan, to jest właśnie ta historia, o której ja mówiłem, tej rewolucji komercyjnej, XIII wiek w Genui, to się nawet pojawia już czy tam na północy Włoch w ciągu drugiej połowy XII wieku, to raczej wynika z tego, że po prostu było uciążliwe. Cały czas, jak kupiec miał jechać nawet na obszarach Europy, z jednego miasta do drugiego, załóżmy z Wenecji czy z Mediolanu do Brugi na północ, to było też takie ważne centrum handlu na przykład suknem, no to było ciężliwe cały czas worki pieniędzy, no tak, tysiące, dziesiątki tysięcy monet wozić. No, ludzie w X-XI wieku nie byli widocznie w stanie intelektualnie czy z innych powodów na to wpaść, jak powiedzmy ułatwić tą sprawę. No, w XIII wieku powstała ta idea wekslu, no, czyli po prostu ktoś potwierdza człowiekowi w innym mieście, partnerowi w innym mieście Europy, że tyle i tyle mu ma zapłacić. No i to stąd ta nazwa rewolucja. No to faktycznie wiąże się z handlem na linii północ-południe, który związany był z tym, no, że dwie strony, czyli południe Europy i północ Europy, miały różne możliwości, że tak powiem, handlowe. Ci z południa przewozili przede wszystkim towary z Azji, generalnie z Azji, jedwab, korzenie i tak dalej, a z drugiej strony sukno, czy powiedzmy futra, które z kolei z Nowogrodu, czy z obszarów Polski trafiały i tak dalej. Czyli widać tu, że tu się coś zacieśnia, następuje silniejszy podział pracy, niż był wcześniej. To jest ważne, podział pracy. No bo regiony zaczynają się specjalizować w pewnych produktach. W X-XI wieku to jest inaczej. Tu jest sprawa, no, że tak powiem, logika cepa. Ci z południa Arabowie wysyłają głównie monety, też niektóre luksusy, no, ale to jest już nie na taką skalę, głównie monety, a kupują głównie futra i niewolników. No, jeśli tu jest mowa o specjalizacji, to tylko takiej na bardzo ogólnym poziomie południe i wschód wysyłają kruszec, a północ i wschód wysyłają niewolników i futra. Czyli to już nie wymaga takiego, nie wymagało po prostu aż takiej organizacji handlu, niż to było później, gdzie mówię, następuje coraz większa specjalizacja. Jasne. To wydaje mi się jest jedno, a jeśli chodzi jeszcze o polityczne kwestie, no to jest na przykład dobre pytanie na projekty badawcze. Jak to się w relacjach władzy zmieniało, jak władza wpływała na przykład na kształtowanie się takich weksli, bo to samymi kupcami tego nie wyjaśni mi odwrotnie. Jak to z kolei zmieniało relacje władzy. To, co dzisiaj przytoczyliśmy, już Fugger i Karol V. No to jest bardzo dobry przykład, który to pokazuje. Czy teraz
Fugger pali te sztangi cynamonowe i weksle, które jest dłużny Karolowi V, dlatego że mu pokazuje już władzę rodzącego się kapitału XVI wieku, czy po prostu jeszcze jest ewidentny prymat polityki nad ekonomią, gdzie on wie, Fugger, że Karol V i tak mu tego nie spłaci. Bo Karol V był dłużnikiem, a potrzebował kasy na swoje awantury w całej Europie. Także to jest ciekawe pytanie. To jest bardzo ciekawe, tylko ciekawe, czy ktoś wysupła jakieś pieniądze na takie badania. Czy... No ja już pracuję w mojej książce, to już dochodzi do XIII wieku. No ja piszę teraz książkę o monetaryzacji i komercjalizacji znowu w Europie Środkowej i Wschodniej od IX do XIII wieku. Kurczę, ale pewnie znowu po niemiecku. No niestety, no tak, bo... Ale no niestety, no a będzie po polsku? No jak się przetłumaczy, to będzie. A ile, co trzeba, żeby przetłumaczyć? No najpierw książka już jest w dużej mierze gotowa, najpierw musi być wydana, a później pomyślimy też nad tłumaczeniem. No to ja oczywiście jestem chętny do dystrybucji. No bo to jest, to będzie faktycznie monetaryzacja, komercjalizacja w kontekście sieci, znowu redystrybucji srebra, znowu od Buchary po Wyspy Brytyjskie, ale na przykładzie Polski będzie pokazane, jak, czy w ogóle można mówić o monetaryzacji, komercjalizacji i przede wszystkim to, co jest dla mnie głównym punkciem wyjścia. Ja nie jestem zwolennikiem linearnej wizji historii. Ja nie uważam, że następuje postęp. To jest nie, no, to, XIX oczywiście, wieku. Że tak. No. Według mnie jest więcej załamań niż kontynuacji. Tak. Ja to chcę pokazać na przykładzie monety. Super przykłady wychodzą właśnie na przykładzie już miejscowej polskiej monety z końca XI wieku i tak dalej. Ale to jest temat na inną rozmowę. Dobra. I na inny wykład. Dziękujemy bardzo profesorowi Dariuszowi Adamczykowi. Czekamy na jego książkę. Proszę Państwa, bardzo Państwu dziękuję. Do widzenia, do usłyszenia, do dziękuję następnego bardzo. Razu. Do widzenia.